Relacje długoterminowe. Obszar tabu. Rejon nieznany, niedoceniany. Temat archaiczny, przebrzmiały. Skojarzenia? Nuda, rutyna, przyzwyczajenie i w końcu rozpad. Jakie są Twoje przemyślenia na temat wieloletnich związków? Mój osobisty kontakt i doświadczenie z takimi właśnie stwierdzeniami stał się ogromną inspiracją do szukania odpowiedzi, odnajdywania prawdy. Na mojej ścieżce pojawiła się para ludzi, Zosia i Dawid Rzepeccy, jakich pasja miłości oraz wspieranie i wzbogacanie relacji międzyludzkich przywróciła mi nadzieję i wiarę w to, iż długoletnia relacja może być piękna, prawdziwa i rozwijająca, wypełniona bliskością i intymnością. W Zosi i Dawidzie zobaczyłam mądrość wynikającą z doświadczeń rozwoju osobistego. Transparentność w komunikacji, w kontaktach, byciu ze sobą oraz innymi ludźmi, a także miłość, jaka widzi, słyszy, rozumie, przyjmuje, wspiera, wznosi, rozszerza. Właśnie wtedy pojawiło się marzenie, by obszar tabu relacji długoterminowych odczarować w rozmowie z pomocą Dawida Rzepeckiego. Zapraszam Was więc do Ogrodów Tabu, Agnieszka Tomczuk. Dawid Rzepecki. Z wykształcenia filozof, terapeuta, nauczyciel tantry i seksualności. Prowadzi zajęcia i warsztaty od 1999 roku w Polsce i na świecie. Jest gościem programów telewizyjnych i radiowych oraz autorem artykułów dotyczących rozwoju osobistego, duchowego oraz tantry. Jest współtwórcą Tantra Love, przestrzeni warsztatowej, jaka wzmacnia naturalną, zdrową seksualność z jednoczesnym doświadczeniem duchowości. Prywatnie partner oraz tato trzech córek. Wraz z żoną prowadzi warsztaty tantry dla par. Ich wspólną misją jest wspieranie długoterminowych relacji partnerskich. Też to, co ja wychwyciłam, takie niezauważone, że to, co łączy właśnie tą relację, to musi być miłość. Mhm. Że tam musi być miłość pomiędzy tym dwojgiem ludzi, że to ona pozwala to przetrwać, prawda? I chyba to jest taka podstawa. Co to jest miłość? Co to jest miłość? No bo teraz mogłabym zacząć, że to jest właśnie no, we mnie, że ja ją czuję, że ta osoba we mnie ją jakby wyzwala, że ja ją czuję przy tej drugiej osobie, że chcę po prostu, bo przy tej osobie czuję ją, czuję jak to serce mi bije. Czyli jak nie ma tej drugiej osoby, to co wtedy? No tak, no bo miłość ona jest. No i mimo braku tej drugiej osoby, ona będzie. Jeżeli będziemy definiować miłość, że to jest coś, co czuję przy tej drugiej osobie, to znaczy, że jeśli jej nie ma, będę cierpiał, bo ją stracę. No, tak, ja to czuję też tutaj zgrzyt, że to na pewno nie może tak być. No właśnie. Zła definicja, tak. Zły kierunek obrałam. To taka miłość to jest zakochanie raczej. To jest właśnie to, co wcześniej tak, mówiłem. Tak, tak. Bo zakochanie jest na obiekt, czyli jest konkretna osoba, która wywołuje we mnie pewien stan. Czyli jest ta osoba, nagle moje gruczoły produkują tak, jakiś tam... Bo się zastanawiam, ten czynnik X, bo właśnie ja go nazwałam miłością, ale może właśnie to co jest tym czynnikiem X, że z tą osobą jesteśmy, że właśnie chcemy w tej relacji długoterminowej być. Nie to wiem, jest teraz to wyłapałam właśnie, to nie zagadka. Wiem jak to nazwać. Bo ja to nazwałam z takiego rozpędu miłością, bo też ty to powiedziałeś, że jak jest miłość, no to wtedy jakby spotykają się te dwie osoby. Ja myślę, to nie wiem, czy to ci się spodoba, co powiem. Miłość od zakochania różni to, że miłość można by było porównać do, nie wiem, eteru, czyli coś takiego, że jest to po prostu pewna siła we wszechświecie, która istnieje jak powietrze przenika na Ziemi. I my nie kochamy kogoś miłością, bo my wysyłamy miłość albo odbieramy miłość, czy przyjmujemy, tylko my mamy taki zawór raczej, który pozwala nam odczuwać miłość, która po prostu jest. Co to oznacza? Jeżeli jest to prawdziwa, dojrzała miłość, która może się zacząć od partnera, to jeżeli ona jakby, ty rośniesz w tej miłości, otwierasz coraz bardziej swoje serce, to będziesz czuła coraz więcej miłości również do szwagra, siostry, teściowej, psa, drzewa, kogoś, kogo nie lubisz, kogoś, kto ci irytuje. Bo to jakby jest raczej wokół zaworu, który my mamy w sercu i pozwala nam przyjąć z powrotem ten świat i widzieć, że on jest zbudowany na takiej energii miłości. To brzmi bardzo może abstrakcyjnie,
ale to jest konsekwencja tego, że my zdrowiejemy i jakby wracamy do takiego, do prawdziwej natury, którą jest bycie w miłości, bycie miłością, tak? Nawet i tutaj, już tak żeby za daleko nie pójść, ale już powiedziałem, to religie nawet o tym mówią, tak? Bóg jest miłością, Bóg jest wszystkim. No to wszystko jest miłością. Mm-hmm. I teraz to jest bardzo abstrakcyjne i my raczej poprzez swoje zranienia nie będziemy tego kupować. Mm-hmm. I okej, okay, nie kupujmy, to trzeba sprawdzić. Ale jakby jesteśmy w procesie takiego uleczania samego siebie, no to okazuje się, że im więcej we mnie jest takiej akceptacji, przyjęcia samego siebie, tym więcej jest przyjęcia tego partnera, ale też przyjęcia moich dzieci, mm-hmm. właśnie innych mm-hmm. ludzi, tak? I ta, jakby to jest coś, co być może nawet na warsztatach, nie wiem, czy doświadczyliście, czy nie, że jakby powiększa się pole takiej przyjemności bycia z innymi ludźmi, mm-hmm. tak? Ojej, prawda? Jakby to niebezpieczne jest to nazywać miłością, bo boimy się konsekwencji mm-hmm. właśnie zranienia, nie? Ale mm-hmm. są takie momenty, kiedy można powiedzieć, jeju, no love is all around, tak? Jakby czujemy miłość. Mm-hmm. I to nie jest to, że ja konkretnie tą osobę kocham, tak? Mm-hmm. Tylko jakby to jest tak, że mnie się coś otworzyło i ja czuję tą przestrzeń miłości. Mm-hmm. I to jest dojrzała miłość. I teraz oczywiście wracając do pytania, to dlaczego ja akurat tego partnera jestem z nim, nie? Mm-hmm. Więc tutaj jest to... Czynnik X. I to jest czynnik X. Ta miłość tutaj może być może jakby, nie wiem, najłatwiejsza do tego, żeby ten zawór nam otwierać. Może to jest ten, że to jest, to są osoby, które mają, ułatwiają nam otwieranie tego zaworu, tak? Czy dzięki nim my mamy odwagę, motywację, żeby pracować nad swoim zaworem. To mogą być takie rzeczy. To może być też kwestia karmy, tak? Czyli tego, że gdzieś tam jesteśmy sobie przeznaczeni. To też jest trudny temat, taki niejasny, ale też chcę powiedzieć, że dla niektórych to może być tak też rozumiane. To jest w końcu też być może to, że po prostu nam jest dobrze ze sobą, nie? Jesteśmy dowibrowani, tak jak my mówimy, tak? Czyli że po prostu funkcjonujemy na wielu płaszczyznach, współgrając ze sobą i to wyzwala nam to doświadczenie miłości. Wyzwala w takim sensie, że właśnie otwiera nas na to doświadczenie miłości. Ja na warsztatach mówię, że długoterminowe relacje funkcjonują na co najmniej 7 poziomach, gdzie mogą być dowibrowane albo nie, prawda? Czyli na tym, że my jesteśmy trochę jak instrumenty muzyczne, jakby każdy z nas ma ileś wibracji i ileś częstotliwości, jakby, w których funkcjonujemy. To jest abstrakcyjne, rozumiem to, ale to można przełożyć na takie bardzo codzienne myślenie pod tytułem, no funkcjonujemy w domu, ktoś zmywa naczynia, ktoś wynosi śmieci, ktoś przykręca półki, ktoś sprząta, albo obydwoje to robimy na zmianę. I albo w tym dobrze funkcjonujemy, albo się nie dogadujemy, mamy konflikt, tak? To jest jakaś przestrzeń. Każda para tak przestrzeni ma więcej, tak? Bo to nie tylko będzie to, ale to będzie też to, czy potrafimy razem szanować swoją wolność, swoją przestrzeń, swoje potrzeby, to będzie też, czy jakie mamy zainteresowania, czy mamy podobne, czy mamy inne, to będzie też, jakie mamy podejście do jakiegoś takiego, do tajemnic świata, nie? Czy mamy otwarcie, wspólne, czy zamknięcie. Jest tych przestrzeni więcej i jakby w każdej z tych przestrzeni z jednymi ludźmi będzie nam dobrze grało, a z innymi nam będzie źle grało. To tak jak instrumenty, no jakby być może nie da się dostroić, nie wiem, zestroić trąbki do wiolonczeli, jeżeli są w innych tonacjach. Nie wiem, nie jestem muzykiem, ale jakby wyobrażam sobie, że są instrumenty, które się ze sobą lepiej stroją i są instrumenty, które się ze sobą gorzej stroją. I dlatego też dobieramy się być może w ten sposób, że jesteśmy z kimś i czujemy podobne wibracje i łatwiej nam się uruchomić do tej miłości, nie? Do tej sztuki, do tej, jak te dwa instrumenty, które grają wspólną melodię. Aczkolwiek w każdym związku jest praca, nawiązując do tego analogii muzycznej, że my musimy jednak stroić te instrumenty. Tak jak muzycy przed koncertem stroją instrumenty. Więc my też w naszej relacji nie możemy powiedzieć, dobra, jest super. I tak będzie zawsze, tylko jednak stroimy, siebie stroimy, nastrajamy. Mm-hmm.
Czyli fajnie to zabrzmiało, że jest ten czynnik X, który jest trudny do takiego jednoznacznego nazwania, czym on jest. Czyli tak jak się mówi, że jest po prostu to coś, co nas do siebie... To jest trudne dla mnie też, dlatego że czasami niektórzy pytają mnie, Zosię, wy jesteście razem, nie? Czyli jakby jak to jest, że wy jesteście razem? Ja mogę, nie mogę tego nazwać. Ja mogę to nazwać, jak to jest z nami, ale nie mogę tego powiedzieć, jak to jest z tobą, czy z kimś innym, bo każdy ma swoją jakąś magię za tym stojącą, tak? Ja mogę powiedzieć, co zrobić, żeby było wam lepiej, tak? Ale na przykład nie mogę powiedzieć, czy wy razem będziecie szczęśliwi, bo są pary, które przychodzą i nie wiedzą, czy się rozstać, czy się nie rozstać. Pytają nas, bywa tak, nie? Czy mamy szansę? Ja mówię, no, oczywiście zawsze macie szansę. Na pewno każdy, na pewno możecie się, jeżeli przechodzicie i się pytacie, to znaczy, że jest tam jakaś nadzieja i warto pracować, bo na pewno się o sobie więcej dowiecie. Ale ja nie jestem kimś, kto wie, czy ludzie mają być razem ze sobą, czy nie mają być razem ze sobą. Nie uważam też, że wszyscy mamy zawsze pracować nad długoterminową relacją akurat w tym związku, bo może jest tak, że ten związek, który aktualnie ktoś w nim jest, jest tylko po to, żeby się dowiedzieć, że tak nie chce. Nie? Może jest po to, żeby coś uruchomić, żeby zobaczyć, że w sumie bardzo często to jest ważny wątek, może też warto jest powiedzieć o tym, że my bardzo często dobieramy się na początku według klucza projekcji na naszych rodziców. Czyli ktoś mi przypomina ojca, ktoś mi przypomina matkę. W tych jasnych i trudnych aspektach, a nawet często trudnych, i ja wtedy, wchodząc w relację z taką osobą, czuję się bezpiecznie trochę, bo jak w domu, nie? Na jakimś głębokim poziomie po prostu czuję się... On krzyczy tak, jak krzyczał mój ojciec, czy ona się na mnie grymasi tak, jak moja mama. Ja tego nie wiem, ja nie uświadamiam sobie tego, tylko gdzieś tam na pewnym poziomie tak to, jest to. I ja wtedy wiem, jak się zachować, bo te moje strategie z dzieciństwa nagle dalej działają, nie? Mówię, ich użyć znowu. I wtedy ta się obraży, ja coś zrobię, ja się pokłócę i nagle... Całe doświadczenie nie idzie na marne. I wracamy do takiego infantylnego ranienia siebie, które wynika z tego, że wybraliśmy sobie partnerkę czy partnera, dlatego że klikały nam znajomo mechanizmy, które sobie wykształciliśmy w relacji z naszymi rodzicami, czyli to jest też odpowiedź na to pytanie, które często sobie niektórzy zadają. Dlaczego ta kobieta, mając ojca alkoholika i dom przemocowy, znalazła sobie partnera, który jest alkoholikiem i ją bije? No to jest właśnie to jest odpowiedź na to pytanie. No dlatego, że ona w tym domu ze swoim ojcem alkoholikiem, który ją bił, wykształciła się właśnie tak, jej charakter się tam ukształtował i teraz znajdują sobie faceta, który jest taki sam, czuje się jak w domu, paradoksalnie bezpiecznie, bo zna te zachowania, zna te mechanizmy i ma nadzieję, że być może teraz uzdrowi tą relację. Nie? Ma nadzieję, że to się zmieni, że on się zmieni, że ona go zmieni, że to da się to swoje dzieciństwo uzdrowić w relacji z nową osobą, a to się nie da. Nie? I jakby dla niektórych par jest tam jakaś szansa, że z tego wyjdą, ale dla niektórych to jest tylko potrzebne po to, żeby rozpoznać, aha, to jest ten klucz. I jakby ja potrzebuję jednak uzdrowić coś w sobie, żeby być gotowym na relację, która nie jest kopią, czy nie jest uzależniona od tych mechanizmów, które wypracowałem sobie w dzieciństwie, tylko stwarzam nowy związek na nowych wartościach, które są głębsze niż to, co ja, niż mój charakter. Tak? No to też jest takie odkrycie, że my nie jesteśmy swoim charakterem. Nie? Charakter to jest tylko zbiór zachowań wykształconych, tak jak powiedziałem wcześniej. Natomiast gdzieś głębiej każdy z nas jest istotą, która jest miłością i stworzoną do miłości, stworzoną do bliskości. Tak? I to przeczuwamy, za tym tęsknimy. Tęsknimy za bliskością, tęsknimy za miłością. I boimy się jej oczywiście, bo nie wiemy, czy nie zostaniemy ponownie zranieni. No, o tym już mówiliśmy. Ja mam taką właśnie jedną kwestię i właśnie mam nadzieję, że to nie zabrzmi też, że chciałabym jakby twojej opinii, ale może takie, żebyś wyraził jakby
jak ty to widzisz w kontekście nie mówienia, że co jest lepsze, co jest gorsze, bo chciałabym, żeby właśnie relacja długoterminowa i krótkoterminowa, może nie w kontekście, że ta jest lepsza, ta jest gorsza, bo każdy z nas coś ma pisane i czegoś potrzebuje doświadczyć, ale właśnie jak wyczuwasz te właśnie jakieś subtelności, te różnice, jakby co niesie ta droga, a co niesie ta droga, może jakby w takim jakby postrzeganiu. Jaki jest tutaj gdzieś tam wachlarz, który się otwiera? Jaki jest tutaj wachlarz, który się otwiera? Jakieś możliwości? Znaczy o tej długotrwałej trochę już rozmawialiśmy, że tutaj jakby można się bardziej zetknąć z tym wszystkim, co jest w nas do zobaczenia i do ujrzenia. To znaczy, może jest to jeszcze, jedno, które mi się na ja bym dodał. Okej, spróbujmy po kolei. Krótkoterminowe relacje, co to znaczy? To znaczy, że na koniec coś nie zadziałało, tak? No bo chyba nie mamy takich założeń, że ja z tobą będę 3 miesiące, 2 tygodnie i 1 dzień, nie? Jak wchodzimy w relację, to zakładamy, że chcemy być szczęśliwi i jak najdłużej, nie? Całe życie. Więc pragniemy, żeby to szczęście trwało. Tak, no więc jeżeli istnieje krótkoterminowa relacja, to znaczy, że coś się popsuło. Więc to nie chodzi o to, żeby coś porównywać, bo to nie jest wybór. Nie ma tu wyboru. Każda relacja na początku ma krótki termin, a potem się wydłuża albo się kończy. Tak więc tu chyba nie o to chodzi. Nie do zaplanowania, nie do skontrolowania. Nie do zaplanowania. Długoterminowej też się nie da zaplanować. To jakby o długoterminowej możemy mówić nie dlatego, że już długo jesteśmy razem, tylko że nauczyliśmy się siebie i mamy decyzję, że jakby wiemy, że działamy, funkcjonujemy, jesteśmy w tym szczęśliwi i chcemy być dalej razem. To jest długoterminowa relacja. A krótkoterminowa, żeby powiedzieć, że coś jest krótkoterminowe, to możemy powiedzieć tylko wtedy, kiedy albo dopiero zaczęliśmy, albo po prostu to się już skończyło, czyli nie zadziałało. No dobrze, ale teraz. Dobrze jest poznawać ludzi, poznawać nowe relacje i uczyć się siebie w ten sposób. Jakby ja sobie to cenię. Związki, które powstały w liceum i są 20 lat od liceum, bywają bardzo, bardzo fajne i jakby takie gdzieś, dużo jest tam miłości, ja to tak widzę, ale też często widzę jakby gdzieś taką tęsknotę za tym, że być może czegoś nie wiedzą, nie? Czegoś nie doświadczyli, ale to też nie jest ani lepsze, ani gorsze, po prostu taki był ich wybór i jeśli są jeszcze razem, to znaczy, że coś tam zafunkcjonowało. Jeżeli mamy te krótkoterminowe relacje na początku, no to się uczymy czegoś i to też, tak jak powiedziałem, jest dobre, bo uczymy się siebie, uczymy się kobiet, uczymy się mężczyzn. Ale to ja tutaj, tutaj no co to jest za plus? No po prostu się doświadczamy życia, to jest plus. Ale bym chciał powiedzieć o długoterminowych, tak? Bo to chyba jest, wydaje mi się teraz, tak jak powiedziałaś, tabu, nie? Czyli jest często taka sytuacja, w których wiele osób nie widzi sensu w budowaniu, czyli wspieraniu swoich relacji. To jest chyba klucz. I teraz jakby dlaczego warto jest, ja bym jednak tutaj stanął nie w ocenie, ale we wspieraniu długoterminowych, bo to jest zresztą nasza misja, wspieranie długoterminowych relacji partnerskich. Jeżeli mamy krótki, ten początek relacji, to w tych feromonach, o których już mówiliśmy, my będziemy po prostu nieprzytomnie szczęśliwi, tak? Ale to się skończy. Co tam jeszcze, co tam jest? Tam jest tak, że my się staramy na przykład wyglądać zawsze ładnie, prawda? Czyli idziemy na tą randkę, bucujemy się i będziemy się tylko z tego lepszego profilu pokazywać. Jeżeli będziemy mieli seks, no to nie wiem, kobiety często mają tutaj więcej wokół wyglądu, no to czy, nie wiem, moje piersi nie skaczą za bardzo na przykład, albo czy moja fryzura się nie popsuje, czy się nie rozmarzy. Faceci też będą się rozbierać, prężyć się bardziej, tak, nie wypuszczą brzucha, bo może jak mają co wypuszczać, bo prawda, bo to źle będzie odebrane, więc my gramy, udajemy. I teraz to, co daje nam długoterminowa relacja, pod warunkiem, że się w niej oczywiście rozwijamy, to taki moment, kiedy mówimy, kurczę, no dobra, no a ja mam ten brzuch, może ja wypuszczę. Nie? Kobieta mówi, no ja mam, takie mam piersi, to może już nie muszę kochać się w staniku. Albo mogę nie mieć makijażu, mogę, czyli inaczej mówiąc, my odpuszczamy sobie ten papierek, celofan, ten taki, wiesz, zewnętrzny anturaż, który sobie wyrobiliśmy przed lustrem, żeby jak najlepiej wyglądać,
tylko możemy zejść do bycia bardziej sobą. I oczywiście ktoś może być rozczarowany, no ale to tak jak mówię, to są te niedojrzałe relacje. Albo jeżeli jest ta przestrzeń na dojrzewanie wspólne, albo na dojrzałość, no to wtedy widzimy, że my nie jesteśmy dlatego, że ty masz makijaż, albo nie jest masz makijażu, albo że masz większy lub mniejszy brzuch. Bo jeśli na tym polega ten związek, no to ja nigdy w życiu nie będę szczęśliwy. Tak? Tylko jeżeli odpadają te takie zewnętrzne gry właśnie na to, żebym ja najlepiej wyglądał, inteligentnie się tylko wypowiadał, czytał specjalnie jakieś książki, żeby ci na randce zaimponować, no to jeżeli to odpada, no to my możemy zejść głębiej. Co to znaczy głębiej? No możemy zejść głębiej do tego, kim jesteśmy. Poczuć się bezpiecznie, że wypuszczę, nie wypuszczę tego brzucha, będziesz mnie akceptować, nie? I oczywiście psychologowie często, czy terapeuci, czy niektórzy mówią, tak przynajmniej takie są głosy czasem, że właśnie trzeba się w związku, nie? Stać, jak już ta kobieta w tych papilotach wychodzi, to co ona chce, że on sobie szuka innej? No sorry, znaczy to tak kiedyś może było, ale jeżeli rozwijamy się dalej, to ja chcę kochać moją żonę również w papilotach, tak? Jakby to w ogóle nie o tym jest, to nie jest ani o papilotach, ani o tym, żeby nie być sobą we własnym domu. Ja potrzebuję, chcę być sobą. Co nie znaczy, że czasem nie mogę zaskoczyć mojej partnerki i się jakoś przygotować na to, tak żeby ona gdzieś nie miała tylko tego obrazu babci, tak, domowych. Ale to, co chcę powiedzieć, to jest najważniejsze, że w długoterminowej relacji poznajemy się głębiej i jeżeli jest to proces akceptacji siebie, ale też siebie samego i drugiej osoby, no to tam się pojawia przestrzeń na to, żeby wejść w te przestrzenie tabu, czyli wejść głębiej w tą relację, wejść głębiej w swoje historie, być może skonfrontować się ze swoimi lękami, zranieniami, odrzuceniami, historiami z przeszłości, albo nawet niekoniecznie grzebać się, bo ktoś powie, ale ja się nie chcę grzebać. Okej, nie musisz się grzebać, ale czy w pełni żyjesz sobą, czy właśnie żyjesz w pełni miłości? Jeżeli nie jest tak, że czujesz, że jesteś w pełni w miłości i w takiej satysfakcji z każdej chwili, z samego siebie, no to pytanie, czy tam jednak nie jest coś, co stoi temu na przeszkodzie. I w tej długoterminowej relacji my możemy bezpiecznie zanurzyć się w tą bliskość. I co ciekawe, te etapy, o których zaczynam wcześniej mówić, tak, w związku to fenyletylamina, potem jest tam endorfiny, to gniazdowanie tak zwane, a potem jest etap tej dojrzałej miłości, która też ma swoje feromony, tak, oksytocyna, czyli tam się buduje więź i tam się buduje więź taka pozytywnie rozumiana, czyli że ja czuję, że nie jestem sam, że mam kogoś, na kim się mogę oprzeć, mogę na kimś liczyć, że ktoś mnie nie zawiedzie, że ktoś nie oczekuje ode mnie właśnie, że ja będę zawsze pachniał i był przystojny, tak jak to jest na początku relacji. Więc te długoterminowe relacje mają do siebie to, że dają nam przestrzeń na to, żeby bezpiecznie zanurzać się w bliskości, uleczając swoje zranienia, schodząc do takiej przestrzeni miłości do samego siebie, a nawet do dzieciństwa. Tego się nie da na początku zrobić. Po prostu my na początku chcemy zawsze jak najlepiej wypaść. Przed samym sobą, przed tą drugą osobą. A to są rzeczy, które potrzebujemy odpuścić, no po prostu zejść w głębi. Tylko wtedy oczywiście taki związek, o którym ja mówię, no to jest związek, który jest związkiem opartym na rozwoju, na samoświadomości. To nie jest związek dla... To nie jest takie, że tak powiem, automatyczne. To jest po prostu takie bycie ze sobą, bo jesteśmy. Tak, no to kiedyś funkcjonowało, bo ludzie musieli ze sobą funkcjonować, bo mieli dzieci. Teraz muszą funkcjonować, bo mają wspólne kredyty. Ale ja to nie o tym mówię. Ja mówię o tym, że długoterminowa relacja daje, jeżeli się rozwijamy w niej, to daje szansę na to, właśnie, żeby odnaleźć miłość, odnaleźć bliskość, uleczyć siebie, uleczyć swoją własne zranienia i jakby zaufać tej drugiej osobie, zaufać, zanurzyć się. I zaufać tej drugiej osobie nie dlatego, że ona jest taka świetna, tylko że jakby ja też ufam sobie w tym, tak? Że jakby ja poznaję siebie lepiej, ja wiem, że ja jestem miłością, więc gdzieś moje zranienia zostały uleczone. I ta druga osoba staje się też świadkiem tego, tak? Intymnym świadkiem, takim świadkiem towarzyszącym. I ja wiem, że mogę ze wszystkim się do niej zwrócić i w poczuciu bezpieczeństwa
poddać nawet temu, tak? Temu by pokazać swoją słabość, pokazać swoją wrażliwość, pokazać swoje tak zwane słabe strony, cokolwiek to może znaczyć, szczerze mówiąc. Ale za chwilę, i to zostanie przyjęte i zaakceptowane, tak? W tej miłości, w tej bliskości, w tym, co sobie wypracowaliśmy. I w drugą stronę, ona będzie mogła za chwilę zrobić, czy kiedy będzie potrzebowała, to samo wobec mnie, czyli ja dam jej przestrzeń, żeby ona się mogła otworzyć, rozluźnić, popłakać, pokrzyczeć, zrobić to, co potrzebuje, i ja będę tworzył tą przestrzeń dla niej. I teraz na przykład seks jest tutaj ciekawym tematem, bo wiele par ma tak, że uważa, że to jest nawet w takiej klasycznej mainstreamowej psychologii, że są etapy tak od namiętności po wypalenie i właśnie, bo pewnie bardzo dużo ludzi by powiedziało, a co z nudą, a co z tym, że jesteś tak, już praktycznie tak, jak układ brat i siostra. No właśnie, i to jest tylko kwestia tego, że jeżeli nie pracujemy nad związkiem, co oznacza również pracą nad seksem, no to tak faktycznie to wygląda. To zagraża. Z rozpędu, tak, to zagraża. Okay. Statystycznie taka jest prawda. Tylko, że wyobraźmy sobie taką sytuację, to chyba jest dosyć ważne, żeby to zrozumieć, że jeżeli wyobraźmy sobie sytuację, że żyjemy w kraju, w którym 95% osób cierpi na otyłość, tak? No to możemy w pewnym momencie powiedzieć, że to jest norma. Po prostu tak wygląda świat. Normą jest otyłość, nie? Można nawet, nie trzeba tego nazywać, że to jest dobre czy złe, to jest norma. Tak? No ale jak ktoś trzeźwo spojrzy, to powie, no ale jednak to jest otyłość. Nie? Czyli stan zdrowia ciała jest tutaj zaburzony. No, chyba. Mocno. Prawda? I teraz tak samo możemy powiedzieć o relacjach. Jeżeli 95% relacji kończy na wypaleniu, tak, to będzie to norma. Ale czy to jest normalne? Czy to jest zdrowe? Nie, to jest też patologia. To nie jest to, po co my jesteśmy razem. Ja osobiście wierzę, że relacja jest po to, żeby się rozwijać w niej. Tak? Poznawać siebie, budować tą bezpieczną przestrzeń, gdzie mogę głębiej się zanurzyć. Jest jak relacja mistrza i ucznia, który się na zmianę dzieje. Tak? Jakby w takim sensie, że oczywiście nie chodzi o to, że mistrz mówi, co masz robić. To nie o to chodzi, tylko tu chodzi o to, że mistrz to jest ktoś, kto inspiruje mnie do rozwoju. I te inspiracje mogą być w dwie strony. Tak? Tak samo jak moimi mistrzami największymi w tej chwili są moje małe dzieci. Nie dlatego, że one mi mówią, jaka jest prawda o świecie, tylko one inspirują mnie i motywują do mojej własnej zmiany. Dlatego, że ja rosnę w środku. To one jest prawdziwe mistrzostwo. Ja nie jestem uzależniony od tego, co one mówią, tylko pod wpływem tego, jak mówią, co robią, ja się rozwijam. Tak? I na tym też to polega z relacji partnerskiej, że my dla siebie wzajemnie motywujemy się do rozwoju. Przez lepsze i trudne i gorsze chwile. Wracając do tego seksu, to, że 95% w długoterminowych relacjach dochodzi do nudy, to nie oznacza, że długoterminowe związki prowadzą do nudy. Tak. Nie, one prowadzą do nudy, dlatego że my się nie zajmujemy seksem. Nie rozwijamy się w seksie. To jest też przestrzeń tabu. Nie dotykamy jej. Na początku są feromony, one nas napędzają do tego przyjemnego seksu, a potem pojawia się rutyna. Rutyna nie musi się pojawić. Oczywiście my nie znamy innych wzorców, więc to nie jest nasza wina, tak żeby to było jasne. Ale w momencie, kiedy poznajemy narzędzia do tego, żeby rozwijać się w swojej seksualności, to nagle im dłużej jestem z tym partnerem, tym lepiej. Bo ja nie jestem już kogucikiem, który będę podrywał laseczkę za przeproszeniem, tylko nagle spotykają się dwie dojrzałe osoby, które dają sobie przestrzeń na to, że nic się nie musi wydarzyć, albo że do niczego tu nie dążymy do niczego, albo że jeśli się pojawi u jednej osoby jakaś emocja, to jest na to przestrzeń. Ktoś może się popłakać, ktoś może się pośmiać, ktoś może mieć orgazm, ktoś może nie mieć orgazmu, ktoś może mieć erekcję, ktoś może nie mieć erekcji, bo to w ogóle o tym nie jest. Tak? Seks jest o spotkaniu, o intymnym, głębokim spotkaniu, gdzie zanurzamy się w głąb i doświadczamy komunii, czyli jakby spotykamy się, rozpuszczając w sobie i stwarzając nową, jedną jakość, tak? Pełnego takiego zespolenia, co jest na pewnym poziomie metafizycznym, bo wychodzimy z siebie i poprzez to spotkanie z drugą osobą spotykamy się z całym światem. I do tego długoterminowe relacje są dużo bardziej praktyczne, tak? No bo my możemy już sobie na to pozwolić. A w tych krótkoterminowych, no mówię, będę zawsze starał się jakoś wypaść. Okej, może być tak, że ktoś też podejdzie świadomie do tego, nie? Jakby na jakichś warsztatach
czy gdzieś po przeszkoleniu. Pierwszy raz się z kimś spotyka i włączamy świadomość. Myślę, że to mogą być niesamowite doświadczenia. Wiem, że to są niesamowite doświadczenia. Niemniej jednak ten strzał feromonów, który tu następuje, no jest, wymagałby olbrzymiej świadomości, żeby się do tego nie przylepić. Tak? I rzeczywiście, rzeczywiście z tego coś wynieść, oprócz samej ekstazy. No bo można żyć ekstazą. Można żyć ekstazą, tylko ekstaza i co dalej? Co dalej? Dla mnie dojrzałość nie jest oparta na chwilowych ekstazach, tylko na takim byciu w akceptacji tego, co jest. Czyli jak biorę wdech, to biorę wdech, jak wypuszczam powietrze, to jest wydech. W relacji tak samo, jakby są momenty lepsze i trudniejsze i ja jestem z tymi momentami. To są momenty mojego życia i cieszę się tym, tak? Bo mam poczucie tego, że jestem za sobą, na którą mogę liczyć. Gdzie mogę mieć momenty siły i jestem przyjęty, momenty słabości i jestem przyjęty, momenty trudne, momenty łatwe, momenty radości, płaczu, gniewu, momenty, nawet takie momenty zagubienia. I nie muszę nagle wziąć się w troki, nie? I po prostu pokazać się od najlepszej strony. Ale oczywiście to jest wynik wspólnej pracy i świadomości. Tego raczej samo z siebie to bardzo rzadko, że się osiąga. Bo raczej jakby spotykam parę z długoterminową relacją, długoterminowe pary, to tam jest wciąż mnóstwo oczekiwań wzajemnych jednak, nie? Ty będziesz, już nie ma tych feromonów, że jest super, zostają tylko oczekiwania, nie? Jakby wzajemne i pretensje wzajemne. No jeżeli zostajemy na poziomie wzajemnych pretensji przez 20 lat, no to taki związek nie jest rozwijający. Nie? To jest toksyczny związek. No więc warunkiem do tego, żeby długoterminowa relacja miała wartość, jest to, że się nie rozwijamy. To jest to światełko w tunelu. I wtedy te 5% z 95%, 5% to jest pewnie to, a może być tak, że pod tym 95% procentach nudy na koniec dnia, kryje się tylko i wyłącznie zaniedbanie. Tak jak z tą otyłością. To jest tylko i wyłącznie zaniedbanie. Więc jeżeli by się okazało, że te 95% ludzi pracuje nad swoją relacją, rozwija się, jakby korzysta z tej szansy bycia razem, to może by się okazało, że im dalej jesteśmy w relacji, tym jest lepiej. I tak tego doświadczam ja i znam parę par, które też się rozwija i też im jest lepiej z czasem. Albo czasami wraca. Wiem coś o tym. Jest zupełnie inna jakość bycia w ogóle razem ze sobą. Ja jeszcze mam takie pytanie a propos tego. Generalnie jakby dzisiejszy przekaz też jest taki, że właśnie trochę jest to takie zapożyczone może z tego tytułu, że buddyzm coraz bardziej jest taki popularny, więc mówi się, żeby się nie przyzwyczajać, żeby czuć się wolnym, że nawet kobiety, te ruchy kobiece, które właśnie mówią kobietom, że jeżeli nie czujesz się spełniona, jeżeli nie czujesz się gdzieś tam szczęśliwa w związku, no to zawsze możesz zmienić ten związek, że jesteś wolną, możesz zawalczyć o siebie i jakby bardzo dużo jest właśnie tej kwestii takiej właśnie wolności. Ja wiem, że ty masz bardzo ciekawy też pogląd na to i też w ogóle fajnie tłumaczysz w ogóle, czym jest wolność, więc chciałabym tutaj to też podnieść, żebyś powiedział właśnie, czym jest ta wolność dla ciebie. Co to oznacza właśnie nawet w związku, czy w byciu razem długi czas, czy czujesz się wolnym człowiekiem w tym związku i na czym to polega? Jak ty to rozumiesz? To wolność można znowu z taką analogię zrobić do tego kochania i zakochania. Istnieje bunt nastolatka i pytanie, czy to jest wolność. No jest to poszukiwanie wolności, prawda? Ale nie jest to taka wolność, w której sami podejmujemy decyzje i bierzemy za nie odpowiedzialność, tylko buntujemy się przeciwko czemuś. Czyli jest to raczej reakcja, prawda? Tak. Na coś. Jest, jakby jesteśmy zniewoleni, więc mamy reakcję pod tytułem robię coś na przekór, jak nastolatek.
I trochę jak ty mówisz o tych ruchach feministycznych, czy o takich w ogóle też neobuddyzmie, czy takim podejściu nawet w rozwoju osobistym, gdzie mówi się o tym, że to przywiązanie tworzy cierpienie. To bardzo jest grane wprost, nie? Tak, to jest, po pierwsze jest to, ale to też wynika z tego, że jeżeli te kobiety, wezmę o tych kobietach powiedzmy, przez tysiące lat patriarchatu nie miały wyjścia, one były wydawane za mąż, wydawane, tak? Dosłownie. No to tutaj do wolności było bardzo pewnie daleko. Nie było tych tradycji, o których mówiłem, indyjskich, pracy nad sobą, tak? Tylko one były gdzieś, szły do jakiegoś domu i tam służyły pewnie często. Więc teraz, kiedy no, mamy wolność, nazwijmy, konstytucyjną, tak? No to nie podobać się to zmień, prawda? Nie podobać się to zmień. No i jest to jakiś etap do wolności, ale czy to jest etap ostateczny? Mnie to bardziej przypomina bunt nastolatka, który już ma kilkanaście lat, tak? I już nie musi być w tym domu, jak to dziecko pięcioletnie. Już nie musi słuchać rodziców tak, jak słuchało jako pięciolatek. Już może powiedzieć, mam cię gdzieś, wychodzę na całą noc, nie? Buntuję się. Robię, co chcę. Ale bardzo często to jest to po prostu niebezpieczne, tak? Niedojrzałe. Ale jest to potrzebny etap. To jest ważne, że jest to potrzebny etap, żeby właśnie parę razy się sparzyć, dostać po głowie i zobaczyć, że wolność oznacza wybór i konsekwencje, które za tym idą. Czyli wolność nie ma wyboru. Prawdziwa wolność zawsze wiąże się z odpowiedzialnością, ponieważ przynosi konsekwencje. Nastolatek jeszcze ma taki no nawet jak narozrabiam, to wrócę do domu jednak, tak? I teraz te ruchy wolnościowe u kobiet, one są trochę w takim momencie właśnie wychodzenia z miejsca ofiary, czyli narzuconego schematu zachowań, społecznego kontekstu, w którym one musiały. Teraz już nie muszą. No więc my będziemy sobie zmieniać tych facetów, nie? Jak chcemy. Nie podoba mi się, no to spadaj. A szczerze mówiąc, ci faceci faktycznie też często są zagubieni, więc no, dlaczego mam inwestować takiego zagubionego faceta? Tak, mój ojciec też był pewnie zagubiony, no to ja jakby nie chcę kolejnego takiego zagubionego w moim domu, co mam brać skarpetki, no chyba śmieszne to jest. No i jakby rozumiem to. I to jest jakby, to jest pełne prawo do tego, żeby nie powielać starych schematów. Natomiast pytanie, czy to jest pełna wolność? Dla mnie to jest pewien etap. Pełna wolność to jest wtedy, kiedy ja zdaję sobie sprawę, że nie mogę wszystkiego w takim sensie, że no jakby jest, każde działanie przynosi konsekwencje. Wszystko, co robię, przynosi jakieś konsekwencje. Jak pójdę dzisiaj w lewo, wyjdę za bramę, to świat, który spotkam, będzie inny, niż jak pójdę w prawo. I on się inaczej już potoczy. No bo może być sytuacja, że pójdę w lewo, coś się wydarzy, konsekwencje, jak w przypadku Kieślowskiego, nie? Każda z trzech historii prowadziła do innych konsekwencji. Tak więc wszystko, co robimy, przynosi konsekwencje. I teraz świadomość tego, że w związku z tym moje wybory przynoszą konsekwencje, daje mi poczucie tego, że potrzebuję być też odpowiedzialny za te konsekwencje. Czyli coś robię, to przynosi jakąś konsekwencję, za którą biorę odpowiedzialność. No i wtedy, jak dokonuję wyborów, no to te wybory mogą wyglądać zupełnie inaczej niż tylko z miejsca buntu. Bo mogę zdać sobie sprawę, że świat jest bardziej skomplikowany. Na przykład nie będzie nieskończona ilość facetów i będę je wymieniała na nowe modele. Albo nie będzie tak, że jak będę oczekiwała, że ten facet się zmieni, bo ja mu powiem, co ma zrobić, to on to zrobi. Tylko zdam sobie sprawę, że jeżeli chcę osiągnąć jakiś cel, to co potrzebuję zrobić, jest pewnie dużo bardziej skomplikowane i ta wolność polega na tym, że ja biorę te konsekwencje jako część inwentarza. Czyli inaczej mówiąc, wolny jestem wtedy, kiedy biorę odpowiedzialność za konsekwencje i wtedy dokonuję świadomego wyboru. Związek partnerski wygląda w ten sposób, że długoterminowy, tak? Że ja nie mówię, dobra, to ja z tobą będę teraz już zawsze, bo tak podpisaliśmy cerograf, tylko mówię, ja sobie wybieram, że z tobą będę dzielił czas i przestrzeń, żeby się rozwijać, żeby doświadczać bliskości, żeby mieć wsparcie, żeby być w tej miłości. Wybieram to,
ponoszę konsekwencje, to znaczy na przykład nie wybieram innej kobiety. To jest akurat moje podejście, także wybrałem jedną, wybieram jedną kobietę, to oznacza, że nie wybieram 3,5 miliarda innych kobiet na świecie, tak? To jest ta konsekwencja. Ale dzięki temu, że sobie wybrałem, zawężyłem przez to, czuję się wolny, ponieważ w tym moim wyborze czuję się spokojny, tak? To nie jest coś takiego, że sobie cały czas myślałem, że mógłbym coś innego wybrać, nie? Bo jeżeli tak sobie myślę, no to jakby też nigdy nie będę do końca szczęśliwy. Jakby zrozumienie konsekwencji daje spokój, tak? No bo ja się wybieram, ja zgadzam się na nie, są dla mnie jasne, są jakieś granice, wokół tego mogę się w tym rozluźnić. Czyli osadzić głębiej, czyli tak naprawdę skorzystać z tego, że jestem z jedną osobą, bo jeżeli ja będę sobie myślał, że potencjalnie mogę być z każdą kobietą w każdej chwili, to ja nie będę z tą jedną do końca. Bo ja będę miał z tyłu głowy, może sobie inną wybiorę, nie? Czyli będę w takiej ocenie, będę w takim jakby warunkowej relacji. Natomiast jeżeli ja dokonuję wyboru z konsekwencją, to mówię, dobra, wybieram tą kobietę, wybieram ją codziennie. Nie wybieram jej na całe życie, ja wybieram ją codziennie, tak? Może być taki kiedyś moment, kiedy coś się zmieni, nie wiem, tak? Ale nasze zobowiązanie polega na tym, że my podjęliśmy budowę tej relacji na dobre i na złe, to oznacza, że kiedy jest źle, to nie mówimy, wymieniam cię na nowy model, tylko patrzymy, co się dzieje i próbujemy to naprawić. Oczywiście zawsze może być tak, to jakaś wyższa siła może sprawić, że coś się może odwrócić, ale to mój wybór, moja wolna wola polega na tym, że ja nie jestem ofiarą tej sytuacji, że jakby podejmuję decyzję o tym, że pracuję nad tą relacją, kiedy jest trudno, też pracuję nad tą relacją, i staram się, mając swoje narzędzia, wyciągać z tego jak najwięcej dla siebie. Ja nawet lubię kryzysy, bo kryzysy rozwijają. Tak? Jak jest wszystko świetnie, no to tak jakoś brakuje nawet motywacji. A jak coś się zaczyna sypać, to nagle jest strzał adrenaliny, jest coś trudnego, ale jeżeli ma się narzędzia do pracy, to nagle może z tego możemy coś wyciągnąć i skorzystać. Kryzys jest zawsze dobry dla relacji, jeżeli wiemy, co z nim zrobić. Tak więc wolność w związku jest wolnością codziennie podejmowaną, tak? Wolność jest wtedy, kiedy ja ponoszę konsekwencje też tego. Jakby biorę odpowiedzialność biorę za te konsekwencje. Czyli na przykład to jest u mnie ciekawa historia. Czasami mnie niektórzy pytają o to, że jak uczę tantry, to pewnie są kobiety zainteresowane korepetycjami, że tak powiem. I ja w sobie, podejmując decyzję, że jestem z jedną kobietą, wyłączyłem taką energię, w której mam otwartość na jakiekolwiek takie nawet rzeczy związane z poziomem seksualnym. Dlatego, że moja decyzja jest taka, że ja inwestuję w jedną pogłębioną relację, gdzie czuję, że schodzę głębiej, inwestuję swoje 100%. Jeżeli bym powiedział sobie, że mam backup jakiś albo inne, to zawsze byłby ten moment, kiedy bym powiedział, dobra, to ja sobie teraz pójdę gdzieś w coś innego. Bo to by wymagało jakichś zasobów energii, mi się wydaje, prawda? Że my tam dajemy zasób, nie wiem, swoich myśli, czy jakiś czas inwestujemy coś, jakąś naszą energię inwestujemy w to. A w tym momencie twoja energia całkowicie jest sfokusowana tak. tutaj. Są takie badania, wiesz, są takie badania, które nie pamiętam niestety w tej chwili, może wygwiazdkujesz, jak będziesz chciała, podlinkujesz, bo można znaleźć w internecie, które mówią o tym, że byli studenci, nie pamiętam, jakiegoś uniwersytetu w Ameryce, którzy mieli coś tam, jakieś zdjęcia zrobili na jakiś konkurs i były dwie opcje. To jest to, wybierali jedno zdjęcie, koniec, wysyłali na konkurs, albo mieli ileś tam zdjęć do wyboru i 5 dni czy kilka dni na to, żeby ewentualnie wymienić na inne zdjęcie. Czyli mieli większą niby wolność.
Większą paletę możliwości, bo mogli przez ileś dni zmienić decyzję i jakieś inne wysłać zdjęcie na konkurs. I kiedy skończył się ten moment, że już nie można było zmienić, było takie, były badania po prostu i było zapytane, czy ty jesteś zadowolony ze swojego wyboru, tych, co mieli tylko jeden wybór i jeden moment, a potem, i tam nie pamiętam procentowo, była ileś osób była zadowolonych, i potem zapytano tą grupę, gdzie mieli kilka dni na zmianę decyzji, czy jesteś zadowolony ze swojego wyboru. Domyślasz się, do czego dążę, tak? Ci, co mieli możliwość zmiany swojego wyboru, byli niezadowoleni ze swojego wyboru. Logiczne. Mhm. Prawda? Ale z jednej strony logiczne, ale z drugiej strony to jest o naszym życiu. Tak. Przecież mogłem coś innego wybrać. Mhm. Czyli można by powiedzieć, że ta możliwość wyboru, większego wyboru teoretycznie, tej większej wolności wcale nie prowadzi do szczęścia. Mhm. Ci ludzie na koniec mieli, większość z nich miała poczucie, że w sumie źle wybrali, bo mogli jednak inne zdjęcie na ten konkurs wysłać. Nie? To jest bardzo ciekawe. Mhm. Ci, co wypili jeden moment wyboru, byli bardziej zadowoleni ze swojego wyboru. I to też trochę jest o nas, myślę, że jeżeli ja ciągle pozostaję w takim myśleniu, że no dobra, jak mi się nie będzie podobało, to sobie zmienię, no to nie pomaga w budowaniu tej relacji, tylko to, co już powiedziałem wcześniej, no gdzieś nie inwestuję całej energii, tylko jestem wciąż takim pewnym, takiej, no wiesz, niby otwartości i w ciągłym podważaniu tej mojej relacji, bo będę podważał, mówię, kurde, a mogłem sobie kogoś innego wybrać, a może sobie kogoś innego wybiorę, tak? I trudno być w tym szczęśliwym. Chcę myśleć starowątkowo, tak jakby kościelnie nazwijmy to, nie? Biorę ślub kościelny na całe życie, kropka. Bo to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, że jeżeli... Dlatego ja wierzę w monogamię, tak? W tym sensie, że widzę w niej potencjał. Widzę w niej taki potencjał. Dokonuję jakiegoś wyboru, inwestuję w tę energię, rozwijam się i dzięki temu schodzę głębiej, 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 bo cała moja uwaga jest w tym, tej jednej relacji. Ale co to oznacza? Że doprowadza mnie to w efekcie do tego, że kocham cały świat. I teraz na przykład ja, a propos poliamorii i monogamii, temat, który się przewija, szczególnie wśród osób rozwijających się i tantrycznie i tak dalej, ja jestem poliamory z tą serca. Jakby żyję w przestrzeni miłości i kocham bardzo wiele osób. I chcę kochać wszystkich i chcę być kochany i jakby chcę żyć w polu miłości. To jest dla mnie poliamoria, amoria miłości, tak, więc jestem, tak? Natomiast seksualnie wybrałem jedną partnerkę. I dlaczego wybrałem jedną partnerkę? Właśnie dlatego, że tutaj w grę wchodzą bardzo delikatne ich sprawy, ich te feromony. I to, że z tą jedną partnerką, dzięki temu, że jest ta moja deklaracja wokół i ta energia sfokusowana, my możemy pracować przez światłem i cieniem, schodzić przez te wszystkie przestrzenie głębiej, głębiej i głębiej. Bo jak się pojawiają się otwartość, jeśli się pojawia otwartość na nowe relacje seksualne, to tu istnieje duże niebezpieczeństwo, które obserwuję czasami. Są takie historie, że pojawia się na przykład w układzie jakaś nowa, młoda kobieta i ona po prostu co robi? Jeżeli ja mam otwartość, tak, no, nowe relacje seksualne z innymi kobietami, no to jakby w tej otwartości na nią nagle produkuje mi się fenyletylamina i mogę się zakochać w niej, nie? I mogę się zakochać, czyli z takiego strzewi pojawia się uczucie. No i ja już jestem za nią zauroczony, a ta starsza odchodzi w odstawkę, nie? I jedna z moich nauczycielek tantry z największym doświadczeniem, która przeszła przez takie różne historie i komuny, i poliamoryczne relacje już bardzo dawno temu na Zachodzie, mówiła, że w tych układach jest tak, że najbardziej cierpią najstarsze kobiety. Tak? I one po kolei odpadają. Nie? No bo jak im starsza kobieta, tym seksualnie, nawet jeśli chodzi o feromony, jest po prostu mniej aktywna, mniej być może rozprowadzająca taką aurę, pojawia się młoda, soczysta kobieta w tym układzie, no i większość facetów z taką otwartością przekierowuje uwagę, nie? Biologicznie, naturalnie, nie można mieć do nich pretensji, prawie że. Nie? A tamta nagle tak zjeżdża na tylny tor, staje się mentorką, ciocią prawie, wiesz, i koniec, nie? I teraz to sprawia, że w sumie, u mężczyzn jest trochę lepiej, no bo my mamy tą aktywność seksualną inaczej rozłożoną, no ale to nie jest układ, który jest szczęśliwy dla wszystkich, jeżeli takie rzeczy się pojawiają.
I ja sobie wyobrażam taką poliamoryczną strukturę, w której istnieje tak wysoki poziom świadomości, że być może można zadbać o każdego. Ale to Zosia często powtarza, jeżeli my sami ze sobą nie jesteśmy poukładani często, jak często jest trudno z jednym partnerem stworzyć dobrą, zdrową relację, to co dopiero, jeśli mamy iluś partnerów. To się dopiero robi trudność i też może być tak, że po prostu uciekając przed bliskością z jedną osobą, możemy uciec do relacji z wieloma. Przeskakujemy ten etap. I jakby i przeżywamy krótkoterminowe, wielowątkowe relacje, ciągle na haju będąc i ciesząc się taką wolnością niby, ale jest to wolność bardzo często niedojrzała, no bo jest w niej ciągle pobudzenie takiego nastolatka w nas, bez odpowiedzialności i konsekwencji za zbudowanie jednej trwałej, długoterminowej relacji, gdzie jest miejsce na światło, na cień, na słabość, na moc, tak, na te wszystkie aspekty naszego życia, które no, są częścią tego wszystkiego. Wiesz co, jak słucham tego, to mi się od razu nasuwa taki jakby wniosek z tego, że właśnie ta relacja długoterminowa, ona może bardziej jakby skontaktować nas nawet z takim zaufaniem do siebie samych, bo my siebie możemy bardziej poznać, więc ufając innej osobie, no ufając sobie najpierw, ufamy też innej osobie, jakby w tym zaufaniu otwieramy się jeszcze bardziej, że to się tak mocno w nas rozszerza, że wręcz wydaje mi się to takie, no że w tym wyczuwam jakąś magię, że faktycznie jest tam coś, co jest w ogóle trudne do nazwania, co może się wytworzyć, czego my możemy doświadczyć, że my nie wiemy, bo nie mamy dookoła siebie tak wielu takich właśnie dojrzałych relacji, które by mogły nam pokazać, że zobaczcie, tak może być właśnie ta magia pomiędzy nami. My jej nie widzieliśmy i nawet nie zdajemy sobie sprawy z tego, co tam się ukrywa, jaki tam jest skarb w środku. Jakby wyczuwam to, że jak o tym opowiadałeś, to mi się od razu pojawiła taka magia wręcz, jak tego słucham. Z kobiecego punktu widzenia taki od razu przychodzi mi taki ideał po prostu, że to jest coś, za czym my tak tęsknimy, tak strasznie tego pragniemy. Wydaje mi się, że nie tylko my kobiety, że mężczyźni też. A z drugiej strony jest ten strach, żeby się przed tym, żeby się na to otworzyć i żeby tego doświadczać, żeby o to zawalczyć, żeby za tym stanąć i żeby to obronić w sobie. Wszyscy tęsknimy za miłością. W jednej relacji, w tej długoterminowej, jest szansa na to, że pracując możemy wrócić do tej miłości. Tak, jest bezpieczniej, tak? Jakby możemy sobie stworzyć bezpieczne warunki, możemy stworzyć w jakiś sposób granice naszej relacji i związku. Pod warunkiem, że one nie stają się naszym więzieniem, tak, oczywiście, ale stają się. Każdy ma granice. Każdy ma z nas granice i potrzebujemy zdrowych granic, bo one nam pozwalają zachować energię wtedy, kiedy ona jest potrzebna do zachowania. Granice powinny być elastyczne, nie sztywne, bo się cały czas poszerzamy, nie? Gdyby były sztywne, to byśmy się nie rozwijali. Więc możemy się rozwijać, czasem być może kurczyć, może rozwijać, jak wszechświat, ale są te granice i one kontenerują naszą rzeczywistość. Jakbyśmy nie mieli granic, to byśmy byli eterem, czymś tam, urodziliśmy się jako ludzie w tym wcieleniu, w tej formie. Ta forma ma zamkniętą energię w sobie i to jest okej. Okay. Jakby to jest też tak, że jak tworzymy relację z drugą osobą, partnerską, związek, to też mamy granice naszego związku. I też potrzebujemy umieć o nie zadbać, prawda? I też potrzebujemy dokonywać wyboru w związku z tym, co jest naszym związkiem, co nie jest naszym związkiem. I to też jest okej. Okay. Umieć zadbać o tą intymność tej relacji i dzięki temu odradza w nas się poczucie bezpieczeństwa, bo finalnie być może możemy żyć w świecie, w którym jak buddowie czujemy tylko i wyłącznie tego, że to, że wszystko jest nami, my jesteśmy wszystkim. Tak? Po prostu jest jedna wielka, wspaniała rzeczywistość, którą jesteśmy. Tak, tylko stawianie sobie takiego celu jest nierealne. Po prostu. Żyjemy w cierpieniu, mamy szereg bagażów ze sobą. Może być to jakiś azymut, kierunek na azymucie, ale praca jest tu i teraz na tym, co jest. Tak? I tu potrzebujemy odbudować poczucie własnej wartości, tu potrzebujemy odbudować
szacunek do siebie, otworzyć się na bliskość, a tam jest to wszystko często bardzo mocno pogmatwane, więc przeskakiwanie do poziomu Buddy od razu jest często ucieczką od bólu. Po prostu jest ucieczką od rzeczywistości. Możemy kierować, wszyscy jesteśmy Buddami i tak, tak? Ale w tym byciu Buddą jest właśnie też to cierpienie. W tym byciu Buddą jest mówienie tak i mówienie nie. I tak samo w relacji. Zamykając naszą relację w cudzysłowie na seksualną monogamię, dajemy sobie szansę na to, żeby głębiej, bezpieczniej zejść w to doświadczenie, nie roztrwaniając energii na boki. Tak? Jest to jakiś wybór i konsekwencja. Nie mówię, że jest lepsza czy gorsza, tylko chcę pokazać, że jest taka możliwość, że możemy, że istnieje wartość w takich relacjach. Dopóki nie podejmujemy takiej decyzji, może tak, warto chyba mieć pewnie to wszystko ponazywane, może, ale to nie jest oczywiście takie proste. Kiedy jednak budujemy relacje monogamiczne, czy jakiś związek z jednym partnerem, ta monogamia tak źle brzmi, prawda? Ale związek z jednym partnerem, no to to jeżeli nie bierzemy konsekwencji tego, tylko mamy właśnie w zanadrzu to, że ja w sumie to może tak sobie na boku coś będę miał, to już nie jest poliamoria, to jest zdrada, tak klasyczna, no to też widzę, jak to działa w relacjach. Ja znam bardzo dużo par, które są po zdradach albo w trakcie, nie mają romansy. Ta energia im totalnie ucieka, prawda? Czy uciekła. Różne są tego przyczyny, ale najczęściej brakowało im narzędzi do tego, żeby się spotkać bliżej, żeby się jakoś spotkać w prawdzie. I teraz odbudowanie tylko polega na tym, że, znaczy może polegać też tylko na tym, że oni muszą stanąć w prawdzie i ponieść konsekwencje tego, co zrobili, nie? Przyznać się do tego, pokazać, co się wydarzyło i z tego miejsca spróbować jeszcze raz leczyć rany i odbudowywać to zaufanie, co jest bardzo dużo trudniejsze oczywiście, ale tak samo jest możliwe. Ja bardzo Ci dziękuję. W ogóle widzę, jak bardzo szeroki jest temat relacji. My mówiliśmy o relacjach i długoterminowych versus krótkoterminowych. Mówiliśmy o tym, jakie tam mogą stać gdzieś po drodze przeszkody, jakby w trakcie tworzenia takiej relacji. Ponieważ ja tak czuję, że podzieliłeś się nie tylko swoim własnym doświadczeniem, ale też taką wiedzą, którą wyciągnęłeś z racji tego, że miałeś styczność z tak wieloma parami, że to jest takie zaplecze, które wy macie tutaj za sobą, ja czuję to bardzo mocno, że to nie jest tylko jakaś wiedza wyciągnięta z książek, tylko to jest taka właśnie wasza mądrość, którą wyciągacie z tego, co robicie, czym się dzielicie i czego doświadczacie na co dzień. I dziękuję Ci bardzo mocno, że tym się podzieliłeś. Myślę, że będzie to dla niektórych par może jakiś ratunek, może jakaś wskazówka i takie światełko, że w tym kierunku można pójść. A dla niektórych będzie, zobaczysz jeszcze. Ja odczuwam, jeszcze tak osobiście powiem, odczuwam, że dla mnie i dla mojego partnera na razie dwa staże, tak bo jesteśmy po dwóch stażach, bardzo dużo wniosły, bardzo dużo zmieniły i bardzo dużo uświadomiły, ale też pokazały nam, że wow, że jesteśmy w takim fajnym miejscu i jak wiele możemy, ile jeszcze przed nami w ogóle, że jest to cudowna podróż i cudowna przygoda być razem ze sobą. I właśnie to, co powiedziałeś na końcu, dla mnie to jest takie niesamowite, że ja widzę, że tam jest ta magia ukryta i że ja jestem w drodze do tego, żeby ją odkryć. To jest niesamowite, że im dłużej jesteśmy w jednej relacji, tym bardziej się możemy kochać, co jest sprzeczne z tymi właśnie statystykami, tym bardziej możemy korzystać z tego, że jesteśmy razem. I to jest podróż, no, kiedyś to mówiłem, pamiętam, w której nie ma nudy, bo dzięki temu, że się poszerzamy, dotykamy nowych aspektów, a mamy już doświadczenie, jak z nimi pracować. Kolejne zakręty, które w relacjach się pojawiają, jeśli z nich wychodzimy, nas tylko wzmacniają. Jakby budują nasze zaufanie, budują nasze poczucie pewności siebie. Dzięki temu możemy brać większe te zakręty, nie? Jakby schodzić głębiej, czyli tak naprawdę. No tak, dziękuję Ci też za tą rozmowę. One są ważne, potrzebne.
Dla mnie na pewno była ważna i potrzebna. Mam nadzieję, że z tego chaosu i tysiąca różnych wątków coś się... Nie, wrażenie, że to było bardzo poukładane. Także dziękuję bardzo. Dziękuję. Super. Dawid, bardzo dziękuję Ci za tą niesamowicie wartościową rozmowę. W moim odczuciu ten temat jest bardzo ważny. Cieszę się, że mogłam go poruszyć właśnie z Tobą. Natomiast Tobie, drogi słuchaczu, dziękuję za wysłuchanie tego wywiadu. Jeśli uważasz, że jest on dla Ciebie wartościowy, oczywiście możesz podzielić się nim ze swoimi znajomymi, a także zasubskrybować mój kanał Jedność jest siłą. Agnieszka Tomczuk. Do usłyszenia.